Cześć kochani, witam was na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj nagrywam dla was vloga, ale w dzisiejszym vlogu poczytam wasze komentarze i odpowiem na nie, także zapraszam was do oglądania. Że zaczynamy od pierwszego komentarza, który się pojawił pod filmem, gdzie były daily, czyli wracam na zdalne. Ogólnie to tak, pozdro od Oskara i tyle. Pozdrowienia były, komentarz no trochę fajny. Pozdro od Oskara, Oskar to moja rodzinka. Oskar też ma swój kanał, ale na nim nie nagrywa. Także to jest widz od Oskara. Lecimy z następnym komentarzem. Czy będzie vlogmas? I Marty Team napisała: świetny filmik, łapka w górę zostawiona i zapraszam na mój kanał. Ja wpadłam na Marty kanał, ma fajne filmiki, także no. I też bardzo fajny komentarz. Lecimy z następnym. Mogę zaczynać vlogmas, to pod tym filmem był komentarz teraz. Super klimat w pokoju, pozdrawiam. Też pozdrawiam. Pod vlogmasem 20, jak wróciliśmy na zdalne, Mariusz, czyli osoba jedna z najważniejszych w moim życiu, no hejka, napisał. I z Mariuszem mam kontakt, z Mariuszem się widzieliśmy ponad rok temu, ale mamy kontakt ze sobą i mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy, bo się stęskniłam za nim. Pod vlogiem pozytywna energia, czyli to był vlog, który pierwszy wleciał na kanał w tym roku. Fajny vlog, fajnie by było, jakbyś pokazała danie, które ugotowałaś. Będę pokazywać w następnych vlogach, bo jakoś nie było kiedy i teraz jakoś nie gotuję tak za bardzo, bo wiecie, szkoła i tak dalej. I ogólnie no. Ale jak będę coś gotować, to obiecuję, że wam pokażę. Otwieramy paczkę, przymierzamy. To było chyba, jak dostałam te bluzki takie, dwie czarne i jedną czerwoną. I bardzo fajne rzeczy. Napis był komentarz, także pozdrawiam was i dziękuję za tak miłe komentarze, jakie mi piszecie, bo dla mnie to jest bardzo fajne, dajecie mi energię do nagrywania. Ja vlog zakupy prezent, to był vlogi przed, teraz będą vlogi przed, jeszcze raz, muszę się dobrze wysłowić, żebyście zrozumieli. Teraz komentarze będą pod vlogami, które się pojawiły przed feriami. W poprzednim vlogu mówiłaś, że nie będziesz robić paznokci, bo masz zniszczone. To nie hejt. Tak mówiłam i nie wiem, czy tam zrozumieliście dobrze w vlogu vlog zakupy prezent, że powiedziałam, że zrobię paznokcie, ale potem wam powiedziałam, że nie zrobię tych paznokci, bo nie chcę sobie dalej więcej zniszczyć płytki paznokci. I nie zrobiłam w końcu tych paznokci. Mam takie swoje krótkie i na razie nie robię. Może zrobię w kwietniu na 19. Zobaczymy. Lecimy z nas. I następny komentarz pod tym vlogiem też jest. I mów trochę głośniej, bo cię nie słychać. Ja wam już mówiłam w poprzednim vlogu, w poprzednim vlogu, że staram się podgłaśniać to w montażu i że będę teraz mówić głośniej, postaram się mówić głośniej, żebyście mnie dobrze zrozumieli.
I lecimy z następnym komentarzem. To był vlog domowe sprzątanie i to był vlog przed... dzień przed wyjazdem, albo dwa dni przed wyjazdem. Ogólnie to fajny odcinek, ale strasznie się dzisiaj zacinałaś i powtarzałaś, popracuj nad tym. Dobrze, dziękuję za taką uwagę, popracuję nad tym. I teraz przechodzimy do głównego komentarza, który był pod szkolnym vlogiem. Także on jest w spamie, w folderze do sprawdzenia. Wy tego komentarza nie widzieliście. I teraz go wam przeczytam i na niego odpowiem. Lepiej jedź jak najszybciej do weterynarza, a produkt, który masz, powinnaś rozpylić na gaziku, a potem delikatnie przyłożyć na ranę. I to było pod tym vlogiem, którym wam mówiłam, że królik zaczął wygryzać sieść, ma rany i tak dalej. Kochani, jak pojadę z królikiem do weterynarza, to będę musiała go uspać. A ja nie jestem na to gotowa, ponieważ królik to jest jedna z najważniejszych. To jest... Po prostu nie da się to opisać. Jest to... Jak się do czegoś przywiążecie, to nie umiecie się z tym rozstać. I ja tak mam, że nie umiem się zrostać. Nie jestem przygotowana na to, żeby nie mieć tego królika. Po prostu nie pojadę do weterynarza. Ktoś może powiedzieć, że to jest znęcanie się nad królikiem, że królik cierpi, ale no pomyślcie sobie, jakbyście się czuli, jakby ktoś wam powiedział, że musisz jechać do weterynarza i go uspać, a ja nie pojechałam do weterynarza, bo ja wiem, że jak pojadę, to będę musiała uspać królika, ponieważ nie mówiłam wam tego, ale mój królik ma na szyi guzy i to jest też przyczyna, którą mogę, abym powiedziała, że muszę, bym musiała go uspać i no nie jestem na to przygotowana. Wiem, mam 18 lat, jestem prawie dorosła, ale no pomyślcie sami, jakbyście się czuli, jakbyście wiedzieli, że musicie uspać królika albo jakieś inne zwierzęta. I wczoraj kupiłam królikowi taki kołnierz na szyję, że jak będzie jak zobaczę, że sobie gryzie dalej sieść, to założę mu po prostu na szyję, żeby dalej się nie gryzł. I zobaczymy, czy to jakoś pomoże, czy nie pomoże. No. I ogólnie to... chodź, czy nie bój się. Możecie zobaczyć, że muszę trzymać królika tak z daleka, bo będę zaraz cała biała z niego, że ma założone plastry, zakleiliśmy te rany, żeby sobie dalej ich nie gryzła. No, ja nie jestem przygotowana na to, żeby ją uspać. No już. Idź na podłogę. I ogólnie to też może być spowodowane tym, że ona sobie wygryza sieść, że ma roje. Jakby trzyma, no, trzyma dużo siana w pysku, to jest jedna objawa. Druga, że jest tak bardzo, bardzo zdenerwowana, że atakuje. I to też może być tym spowodowane. Poczekamy, zobaczymy. No, tak jak wam mówiłam, ja nie jestem na to przygotowany, żeby uspać królika. Szczególnie, że jakbym ją uspała, to tak by mi się kojarzyło. Ja bym nie mogła spać po nocach, ponieważ tam w tym rogu, gdzie są poduszki, są jej wszystkie rzeczy i tam by było pusto i bym się tak źle czuła. Także odpowiedziałam na wasze komentarze, teraz lecę się pakować na praktyki i zapraszam na dalszą część vloga.
Ja się ogarnęłam, spakowałam na praktyki, zjadłam sobie śniadanko, wypiłam kawkę, bo tak to piję bleki, tigery, bleki, a dzisiaj wypiłam sobie kawkę, tak żeby nie pić codziennie tych energetyków, to dzisiaj stwierdziłam, że wypiję sobie kawkę i pomału będę się odzwyczajać od picia energetyków. Nie pić tak często, nie pić codziennie tych energetyków, tylko nie wiem, dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu. No, bo energetyki szkodzą zdrowiu, ja wiem o tym. No i co? Zrobiłam też zdjęcie na Instagrama, na którego Was bardzo serdecznie nie zapraszam, polubcie zdjęcia, zaobserwujcie mnie tam, bo tam no, dużo się dzieje, dodaję dużo relacji, dodaję zdjęcia i warto mnie tam zaobserwować. No i co, ja za niedługo będę lecieć na praktyki i nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ale one dzisiaj żyją swoim życiem. Muszę je potem, jak wrócę z praktyk, umyć. No i co, idę dzisiaj na praktyki i zaczynam weekendzik. Ja jakieś 2 godziny temu wróciłam do domu. Z praktyk, przed praktykami byłam jeszcze w Rossmanie, także wam pokażę, co kupiłam. Byłam po 2 rzeczy dla mojej mamy. Jedną, bo chciała i... Teraz sobie kupiłam szczotkę taką do włosów, bo moja stara się już powtórzyła powyginane te ząbki i sobie kupiłam taką zamykaną, także zobaczymy, czy będzie dobra, idźmy się sprawdzi. I ogólnie ten kołnierz, który mam pokazywany, no jest za duży na mojego królika i musieliśmy wykombinować coś innego. I tutaj mam założone jakby takie ubranko. Zrobiliśmy z nogawki od Getrów, żeby się nie gryzła, bo no, zaczęła się dzisiaj znowu gryźć. No i co? Dzisiaj zaczynam już swój weekend. Ogarnę sprawy YouTube'owe, sobie sprawy YouTube'owe. Jakieś tam maile, nie maile, bo odczytuję, zobaczę ile statystyki pod filmami i tak dalej. Może sobie obejrzę zaległe filmy, które wyleciały na YouTube, albo jakieś filmy na Netflixie. No i zobaczymy. I w ogóle nie mówiłam za tą szczotkę, ale za smanie. Zapłaciłam 44 zł, trochę drogo, ale to jest oryginalna Tiger Teaser, żadna podróba. Także no, zobaczymy jak się sprawdzi. Musiałam sobie taką szczotkę kupić do torebki, bo moja stara się już popsuła po prostu. Się nie nadaje do niczego. No, także ja zjem obiad, dzisiaj na obiad mam rybkę, surówkę i ziemniaczki, także pychotka, ja lubię rybkę. Zjechał sobie i siadam do ogarnięcia spraw.